i oto po kilku dniach, przemierzając całą Szkocję od południa na północ, a później na zachód, dotarliśmy do portu w Kynran, gdzie po odprawie paszportowej i osobistej kontroli wsiadamy na prom, którym przepływamy do Larne w Irlandii Północnej. Płyniemy, przemierzając tak zwany kanał północny, łączący Ocean Atlantycki z Morzem Irlandzkim. Jesteśmy już w Irlandii, zwanej Zieloną Wyspą. Czterokrotnie mniejsza od Polski, a mieszka tutaj zaledwie 3,5 miliona mieszkańców. Pogrążona w przeszłości w długoletnich walkach niepodległościowych, jako kolonia angielska, ostatecznie otrzymała niepodległość w 1949 roku, chociaż jej północna część regionu Ulster nadal jest pod władaniem Wielkiej Brytanii. Dotarliśmy do niezwykłego miejsca zwanego Groblą Olbrzyma. Tajemnicza niezwykłość i niebywała regularność jego bazaltowych kolumn sprawiły, że Grobla Olbrzyma stała się przedmiotem licznych legend. Najbardziej popularne opowiadają o tym, jak olbrzym Finn MacColl budował groblę, by dotrzeć przez morze do swej wybranki, która mieszkała na wyspie Staffa w Szkocji, gdzie również znaleziono podobne kolumny. Wyłaniające się z morza szare klify, stada rozkrzyczanych mew oraz malownicze wybrzeża sprawiają, że miejsce to jest coraz chętniej odwiedzane przez wielu turystów z całego świata. Jedna z hipotez głosi, że 60 milionów lat temu, podczas serii olbrzymich wulkanicznych erupcji, rozżarzona lawa wypłynęła wąskimi szczelinami na powierzchnię ziemi, wypełniając dolinę i wypalając rosnące tam rośliny. Przed 15 tysiącami lat, czyli pod koniec epoki lodowcowej, kiedy ziemia była zmarznięta, stopniającego lodu tworzyło się morze. Woda, żłobiąc sobie drogę po bazaltowych klifach, powodowała erozję wybrzeża, formując w ten sposób Groblę Olbrzyma. Obliczono, że około 37 tysięcy bazaltowych kolumn wychodzi z klifów w morze. Bliżej brzegu uległy one erozji, tworząc wielką, średnią i małą groblę. Przed nami atrakcyjna, piaszczysta zatoka White Park. Wąska, kręta droga prowadzi w dół do malowniczego portu Ballintoy. I właśnie tutaj znajduje się jedna z najbardziej niezwykłych atrakcji turystycznych – most linowy Carrick Erede, zawieszony 25 metrów nad poziomem morza. Odważni turyści mogą nim przejść do miejsc połowów łososi na małej wysepce leżącej po przeciwległej stronie przesmyku. Most ma solidne poręcze i zabezpieczenia z siatki. Jednak poruszające się liny i ogromna przepaść sprawiają, że nie wszystkim turystom starcza odwagi do przejścia na przepiękną wyspę. Miasta Irlandii nie stanowią dużego potencjału ludnościowego. Jedynie Dublin jako stolica jest miastem milionowym, a zarazem największym ośrodkiem społeczno-ekonomicznym i kulturalnym kraju. Położony jest na samym wschodzie wyspy, na wybrzeżu Morza Irlandzkiego. Nazwa miasta jest pochodzenia celtyckiego i tłumaczy się ją jako Mroczne Jezioro. W centrum miasta wznosi się średniowieczna katedra świętego Patryka, której budowę rozpoczęto w 890 roku. Ten największy irlandzki kościół wzniesiono nieopodal świętej studni, przy której święty Patryk chrzcił nowo nawróconych około 450 roku. W zamknięciu nawy od strony zachodniej znajdują się stare drzwi z wybitą w
1492 roku dziurą, pamiątką sporu i zgody między lordami Kildare i Ormond. Przed nami figura świętego Patryka, który urodził się w Brytanii w 385 roku. Kiedy miał 16 lat, porwano go do Irlandii. Przez jakiś czas przebywał w Italii i w koloniach mniejszych na wyspach Morza Toryńskiego. Jako biskup podjął pracę w Irlandii, ziemi swej młodzieńczej niedoli, która była wtedy krajem misyjnym. Jest apostołem i patronem Irlandii. Przed nami kamienna płyta z wyrytym celtyckim krzyżem, która niegdyś przykrywała studnię. Dziś katedra świętego Patryka pełni funkcję katedry narodowej anglikańskiego kościoła Irlandii. Na zachodzie miasta, nad brzegiem rzeki Liff, znajduje się słynny browar Guinnessa, który stanowi największą firmę kraju, zatrudniającą około 4000 osób. Założyciel Guinness dał początek księdze Guinnessa. Dublin jest głównym ośrodkiem administracyjnym, finansowym i przemysłowym kraju. Największymi gałęziami to przemysł chemiczny, samochodowy, włókienniczy, tytoniowy i gorzelniczy. Jesteśmy w Kolegium Trójcy Świętej, czyli na terenie uniwersytetu założonego w 1592 roku przez królową Elżbietę I na terenach byłego klasztoru Augustianów. Przed nami wejście do kaplicy. Jest to jedyna kaplica w Irlandii, która służy wiernym wszystkich wyznań. Na środku stoi campanile, czyli 30-metrowa dzwonnica, która została zbudowana w 1853 roku. Do tej protestanckiej uczelni katolicy nie mieli prawa wstępu na studia aż do 1970 roku. Jest to jeden z trzech uniwersytetów Irlandii. Obecnie jest w nim 12 tysięcy studentów. Dublin cieszy się największym parkiem miejskim w Europie o nazwie Phoenix Park, w którym wznoszą się trzy wielkie pałace, takie jak rezydencja prezydenta, ambasada Stanów Zjednoczonych oraz nuncjatura apostolska. Thank you.
Orzeszki. Orzeszki. No i witać śmietana. No coś wspaniałego. Czyli zapraszamy wszystkich do Irlandii. Zapraszamy Irlandii. Na Irish Coffee. W oddali dostrzegamy kolumnę zdobiącą Phoenix Park, który jest pięciokrotnie większy od Hyde Parku londyńskiego. Tutaj w 1979 roku przybył papież Jan Paweł II na spotkanie z mieszkańcami Irlandii. Jadąc w kierunku miasta Killarney, dotarliśmy do twierdzy Cashel, która przez ponad 1000 lat była symbolem królewskiej kościelnej władzy. W V wieku została stolicą królów Munsteru, których władza rozciągała się na większą część południowej Irlandii. Na placu stoi krzyż świętego Patryka. Rzeźba na wschodnim licu krzyża przedstawia świętego, który odwiedził Cashel w 450 roku. Krzyż jest kopią przechowywanego w muzeum oryginału, który stał tutaj aż do 1982 roku. Opactwo opustoszało pod koniec XVIII wieku. Dzisiaj jest oblegane przez rzesze turystów. Okrągła 28-metrowa wieża jest najstarszym i najwyższym budynkiem wzniesionym na skalę. Można z niej obserwować otaczającą ją równinę Tipperer. Spora część średniowiecznego kompleksu istnieje nadal, a kaplica Cormaca jest jedną z najlepszych przykładów architektury romańskiej w kraju. Jesteśmy w muzeum, które zostało usytuowane w krypcie. Prezentuje wystawę kamiennych rzeźb, wśród których znajduje się oryginalny krzyż świętego Patryka. Wciąż podążamy pętlą Kerry, która zachwyca niezwykłymi widokami należącymi do najwspanialszych w całej Irlandii. Skaliste przylądki wyłaniające się nagle z wód Atlantyku oraz malownicze wioski rybackie chroniące się w objęciach zatok od dawna pobudzały wyobraźnię przybywających tutaj turystów. Wybrzeża, plaże, potężne klify, błękitne zatoki, zamglone góry, przełęcze z widokiem na jeziora ściągają tu artystów i pisarzy niemal z całego świata. To oni sławią te niezwykłe miejsca, akcentując potężne góry wyrastające wprost z wody na kształt norweskich fiordów. Niezwykłe widoki są odbiciem piękna Maryi, której statuły ustawiane są na skrzyżowaniach wielu dróg. Trzy największe jeziora położone w granicach Narodowego Parku Killarney to Loch Lern, Upper oraz Macross. Pełen uroków pierścień Kerry zamyka portowe miasto Rosslare, skąd promem udajemy się do Walii, która wraz z Anglią, Szkocją i Północną Irlandią tworzy Wielką Brytanię. Historia tego kraju połączona jest z ciągłą walką o utrzymanie narodowej niezależności. Najpierw Rzymianie, a od XIII wieku Anglicy z różnym powodzeniem kontrolują jej rozwój. Wjeżdżając do Walii, policja dokładnie sprawdza nasz autokar, a wyszkolone psy szukają ukrytych narkotyków, których na szczęście u nas nie znajdują.
Najpierw zwiedzamy najmniejsze miasto Wielkiej Brytanii, St. David's, niewiele wykraczające poza tereny bezpośrednio przyległe do tutejszej katedry. Ogromne wnętrze katedry świętego Dawida uderza surowością. Jednak największe wrażenie wywiera pochodzące z XV wieku drewniane sklepienie, które można oglądać patrząc w dół, gdzie lustro odbija całe jego piękno. Rusztownie rzeźbione Misericordia w stalach na chórze i celtyckie płyty w południowym transepcie dodają piękna całej katedrze. W ostatnim tygodniu maja w katedrze odbywa się festiwal muzyki Bacha o nazwie St. David's Cathedral Bach Festival. Święty Dawid nie doczekał się co prawda nigdy oficjalnej kanonizacji, ale mimo to jest niekwestionowanym patronem Walii. Niezwykłym zjawiskiem na Wyspach Brytyjskich są odpływy i przypływy wód Oceanu Atlantyckiego. Są to zjawiska w hydrosferze polegające na okresowych odkształceniach powierzchni jednakowych gęstości wywołane przyciąganiem grawitacyjnym Księżyca i Słońca. Oto jesteśmy świadkami, jak woda w ciągu jednej nocy oddaliła się o kilkaset metrów od brzegu po to, aby wieczorem znów powrócić. Odwiedzamy również miasto Bristol, położone u ujścia rzeki Avon. Od stuleci pełni rolę ważnego portu morskiego, skąd wypływali odkrywcy nowych lądów, a na skutek handlu z Ameryką Północną miasto stało się wielkim imperium gospodarczym. Rozwinięty przemysł stoczniowy i lotniczy sprawił, że w czasie II wojny światowej właśnie tutaj nasilały się niemieckie bombardowania. Symbolem Bristolu jest most wiszący Clifton Bridge, budowany przez 20 lat w XIX wieku. Łączy wapienne brzegi wąwozu Avon na wysokości 74 metrów. Docieramy również do Stonehenge, która stanowi najważniejszą w Europie prehistoryczną budowlę, zbudowana 5000 lat temu. Długie bloki piaskowca sprowadzane z odległości 300 km o wadze 26 ton każdy zostały ułożone w okrąg o średnicy 113 metrów. Wewnątrz znajduje się drugi okrąg z 5 bramami. Stonehenge znaczy zawieszone kamienie, które do dziś stanowią niezwykłą zagadkę dla całego świata. Pełne kwiatów miasto Salisbury, które odwiedzamy, założone zostało w XIII wieku. Oddalone od Londynu o około 130 km na południowy zachód, posiada 38 tysięcy mieszkańców. W
Monolit katedry Salisbury wznosi się pośród traw na przyprawiającą o ból głowy wysokość przeszło 121 metrów. Przy północnych drzwiach stoi najstarszy w Wielkiej Brytanii działający zegar, skonstruowany w 1386 roku. Po bokach nawy ciągną się groby kilku krzyżowców. Grób Williama, nieślubnego syna Henryka II, który przyczynił się do powstania Wielkiej Karty Swobód. To właśnie William przywiózł do Salisbury jeden z czterech zachowanych do dzisiaj egzemplarzy sławnego dokumentu. Dwa znajdują się w British Museum, a ostatni w Lincoln. Krużganki klasztorne sąsiadujące z katedrą są największe w Anglii, choć nigdy nie mieszkali tu żadni mnisi. Rzadko się zdarza, byśmy mogli odprawiać mszę świętą w kościele anglikańskim, ale w kościele, który jest najbliższy kościołowi katolickiemu. I dlatego cieszymy się, że razem z nami jest także ksiądz anglikański, który znalazł nam tę kaplicę i pozwolił, abyśmy tutaj w ramach ekumenizmu mogli odprawić mszę świętą. I'm very glad to welcome you here to Salisbury Cathedral. Jest bardzo szczęśliwy, zadowolony, że może was powitać w tej katedrze w Salisbury. I am one of the priests here at the cathedral, the chancellor. Jest jednym z księży tej katedry, chancellor. Jakby to najważniejszym. We have many visitors from different parts of the world. Mamy wiele gości z wielu części świata. It helps us to appreciate that Christ is a worldwide and ecumenical person. Pomaga nam to jakby wierzyć w to i mieć przekonanie, że Chrystus jest obecny na całym świecie i jest osobą, która jakby wspiera, jest za ekumenizmem. I'm very pleased to be able to pray with you in your mass now. Bardzo się cieszę, że możemy modlić się razem z wami w czasie waszej mszy. Welcome to Salisbury and God bless you all. Witam w Salisbury i niech was Bóg błogosławi. Powoli kończy się nasza pielgrzymka śladami świętego Patryka. Zapewne na długo w pamięci pozostanie Edynburg, Zamkiem Królewskim oraz kościołami, które zostały przemienione w restauracje: Loch Ness, tajemnicze jezioro, Carfin, niezwykłe sanktuarium maryjne z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, grobla olbrzymów oraz most linowy, Dublin z katedrą świętego Patryka oraz cała pętla Carre. Tak wiele Bóg nam ofiarował. Przez 11 dni pielgrzymowania Bóg odkrywał przed nami niezwykłe tajemnice. Niech piękno tego, cośmy zobaczyli, przenika całe nasze życie i jeszcze bardziej pozwoli uwielbiać naszego Stwórcę. Scotland welcomes you. Come over on everyone. Don't go to England. Oh, thank you very much. Especially Ayrshire. Ayrshire and Glasgow, they're the two places you want to visit. Yes, thank you. Hiya, Poland. I've come to Scotland anytime. We'll make you very welcome. Come down to Ayr, it's the best place. Thank you. Hi. Everything they said, come to Scotland. You'll love it there. You will. Thank you very much. Hello. Yeah, Scotland's great. We have the best accents, apart from Polish accents, which are considerably better than Scottish accents. And also, we have haggis. And kilts. Kilts. Yes. Oh. Kilts.
traditional Scottish dress. Oh, yes. Thank you very much.